Diana, już leci. Hmm? Już leci. Co? Nagrywanie. Cześć, nazywam się Diana Pietraszewska. Jestem dietetykiem, a Was witam na moim kanale. To kolejny film z serii Zróbmy sobie zdrowe dziecko. Ta wstawka na początku z żelkami nie była przypadkowa. Chciałam Wam pokazać, że ja też jestem człowiekiem i chciałam Wam trochę opowiedzieć o tym, co mnie spotkało na początku ciąży, a potem przejść płynnie do tego, czego unikać w trakcie starania o poczęcie, jak i już będąc w ciąży. Moja historia jest krótka. Ja generalnie kilka miesięcy przed wejściem w ciąży przeszłam na dietę niskowęglowodanową. Bardzo ograniczałam spożycie wszelkiego rodzaju produktów bogatych w cukry. I mówię tutaj również o kaszach, makaronach, pieczywie itd. Więc siłą rzeczy naturalnie pozbyłam się też wszelkiego rodzaju słodyczy. Natomiast kiedy zaszłam w ciążę i byłam w pierwszym trymestrze, no to te słodycze trochę wróciły, tak jak powracający bumerang. Wróciła moja dawna miłość, czyli żelki. Wtedy czułam, że praktycznie dałabym się pokroić za paczkę żelków. I długo, długo walczyłam z tymi swoimi słabościami, tłumacząc sobie, że przecież dziecko na żelkach nie urośnie, może by tak jednak jajko zamiast tych żelków. I rzeczywiście długo się opierałam, aż któregoś pięknego dnia poszliśmy z już mężem do kina i stwierdziliśmy, że kupimy sobie na ten seans dwie paczki miśków, żelków, które sobie zjemy w trakcie oglądania. Słuchajcie, po zjedzeniu tych dwóch ogromnych paczek żelków, ja po prostu poczułam, że mój głód został zaspokojony i już przez długi czas nie sięgnęłam, nie zerknęłam w ogóle w stronę żelków. Chyba już do końca ciąży nie kupiłam paczki żelków. Wydaje mi się, że już mąż przywiózł mi je na porodówkę, kiedy przyszedł odwiedzić nas w szpitalu. I to był chyba jeden z tych momentów, kiedy rzeczywiście na ich widok znowu bardzo się ucieszyłam. W każdym razie, to nie chodzi o to, żeby nasze życie było czarne lub białe. Albo jemy tylko zdrowe rzeczy, albo jemy tak zwany syf. Chodzi o to, żeby znaleźć sobie ten złoty środek. Więc chciałam Wam krótko powiedzieć o produktach, których naprawdę warto unikać w trakcie starania o poczęcie zdrowego dziecka i już później, kiedy w tej ciąży zajdziecie. Powiem właściwie o składnikach, które znajdują się w pewnego rodzaju produktach spożywczych i powiem Wam też, czym ewentualnie tego rodzaju składniki zastąpić. Zacznę może od wody. Mówiłam już na temat wody trochę. Mówiłam o tym, dlaczego pijemy wodę ze szklanych butelek, albo dlaczego w ogóle założyliśmy w domu filtr odwróconej osmozy. I tutaj Was oczywiście odsyłam do filmu o tym, jaką pić wodę, który Wam podlinkuję w opisie. Natomiast chciałabym Wam też powiedzieć o tym, dlaczego nie warto pić tak zwanej kranówki, czyli dlaczego nie warto po prostu odkręcić sobie kran i nalać wodę do szklanki. Taka woda jest bogata zarówno w chlor, jak i we fluor i inne szkodliwe związki, które mogą zaburzać naszą gospodarkę hormonalną. Myślę tutaj przede wszystkim o tarczycy, bo niestety oba te pierwiastki sprawiają, że wchłanianie jodu jest znacznie pogorszone. Tak jak pewnie wiecie, bardzo, bardzo często powodem niedoczynności tarczycy, czy nawet chorób autoimmunologicznych, jest niedobór jodu. Więc ja Was bardzo, bardzo zachęcam, żeby sobie ten pierwiastek w dobowej zbiorce moczu oznaczać i wtedy będziecie wiedzieć, na czym stoicie. Drugim takim produktem, a właściwie grupą produktów są tłuszcze, ale konkretna grupa tłuszcze. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby unikać tłuszczy trans, żeby unikać tłuszczy tak zwanych uwodornionych, żeby unikać wszelkiego rodzaju margaryn i miksów, które są sprzedawane jako zastępniki masła, czyli jakiś miks masła i margaryny, czy miks masła i olejów roślinnych. One znajdują się niestety we wszelkiego rodzaju produktach gotowych, przede wszystkim w wyrobach cukierniczych, czyli w pączkach, drożdżówkach, ciastach. One znajdują się w herbatnikach,
pizzy, będą znajdowały się we wszelkiego rodzaju wyrobach gotowych, w daniach gotowych, które są najczęściej produktami głęboko mrożonymi, przygotowanymi do tego, żeby je po prostu przynieść do domu, włożyć do piekarnika czy mikrofalówki i odgrzać. Więc takich produktów powinniśmy naprawdę unikać. Ja zawsze mówię, że jeżeli już macie ochotę na coś słodkiego, to zawsze lepszą alternatywą będzie po prostu zrobienie ciasta samodzielnie w domu. Nawet jeżeli on będzie z dodatkiem cukru i białej mąki, to zawsze jest to dużo lepsza opcja, aniżeli takie, które jest skupione w cukierni, w supermarkecie, gdziekolwiek by to nie było. Dlaczego mówię o tych tłuszczach? Tłuszcze roślinne, które są zawarte w tych produktach gotowych, to są bardzo często tłuszcze, oleje roślinne rafinowane. Dlatego, że tłuszcze te w swojej naturalnej postaci, czyli oleje roślinne, są bardzo niestabilne. Przede wszystkim termicznie. One zaczynają pracować pod wpływem temperatury, światła. Zatem, żeby one się nadawały do tego, aby użyć je w procesie pieczenia, smażenia, musiały przejść bardzo skomplikowany proces rafinacji, czyli proces przetworzenia. W trakcie tego procesu pozostały poddane działaniom przede wszystkim wysokiej temperatury oraz ciśnienia i innych szkodliwych związków chemicznych. W związku z czym w trakcie tego procesu rafinacji są wytwarzane toksyczne dla nas substancje. I z tego głównie powodu my powinniśmy tych olejów roślinnych unikać. Jeżeli chcecie sobie kupić olej słonecznikowy, ok, ale to musi być olej, który jest nierafinowany i taki olej może być użyty tylko na zimno, dlatego że gdybyście go wylali na patelnię, to po podgrzaniu on po prostu zwyczajnie zaczyna dymieć i zaczyna się palić, a jak się pali, to znowu wytwarza toksyczne substancje. Zatem tego rodzaju produkty powinny być w ogóle z diety usunięte. Kolejnym takim produktem, który naprawdę polecam usunąć ze swojej diety już w trakcie starań, jest ten nieszczęsny cukier. No, cukier to jest zmora naszych czasów. Zwykło się mówi, że sól i cukier to jest biała śmierć. Z tą solą się nie do końca zgadzam, ale z cukrem niestety jak najbardziej. Dlaczego ten cukier jest taki zły? Przede wszystkim dlatego, że żeby w ogóle strawić cukier, to jest dosyć skomplikowany proces, na który wydatkowane są przede wszystkim witaminy, minerały, no i enzymy trawienne. Poza tym spożycie cukru powoduje swoistą huśtawkę, prawdziwy roller coaster, jeżeli chodzi o poziom naszego cukru we krwi, bo mamy najpierw spadek tego cukru, jak zjemy coś słodkiego, to znowu nam ten cukier wzrasta do góry i później znowu po jakimś czasie opada w dół. I to niestety wiąże się również z huśtawką emocjonalną. My naprawdę bardzo kiepsko reagujemy na spożycie cukru. Natomiast nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo mam wrażenie, że jesteśmy trochę od tego cukru uzależnieni. Były badania robione na zwierzętach i okazało się, że spożycie cukru jest związane z wydzielaniem tak zwanych endogennych opioidów. To są substancje bardzo silnie uzależniające, które mają swoiste działanie. Przede wszystkim powodują uspokojenie, powodują wybuch euforii, powodują złagodzenie objawów bólowych. Natomiast po krótkim czasie, po ich spożyciu następuje senność i apatia. I to by się wszystko bardzo zgadzało, jeżeli pomyślicie o tym, jak my się cudownie czujemy po zjedzeniu czekolady, batona, czegokolwiek innego. My bardzo często takie słodycze traktujemy jako naszego pocieszyciela, jako nagrodę za trudne wysiłki i bardzo często po prostu kupujemy to, kiedy jesteśmy rzeczywiście w kiepskiej formie. Po zjedzeniu takiej czekolady na przykład rzeczywiście czujemy się dużo, dużo lepiej. To jest zupełnie normalne, bo tak to jest zaprogramowane. To jest działanie, które wpływa na nasz mózg, na ośrodkowy układ nerwowy i wszelkiego rodzaju emocje i stany emocjonalne, które są związane ze spożyciem cukru, są jak najbardziej normalne. Natomiast z racji tego, że jest to środek uzależniający, powoduje niestety wszelkiego rodzaju dolegliwości. Dlatego, że spożycie nadmiernej ilości cukru bardzo często jest związane z tym, że po pierwsze mamy nadwagę, a potem możemy mieć insulinooporność. Insulinooporność często przekształca się w cukrzycę typu drugiego. Z spożyciem dużej ilości cukru jest związane również zachorowania na niektóre rodzaje nowotworów. Mamy problemy ze strony pracy tarczycy. Bardzo często po zjedzeniu cukru jesteśmy również agresywni, niestety. I mamy tą
huśtawkę emocjonalną, o której Wam już mówiłam. Co jest zamiast cukru? No cóż, to zależy. Ja bym bardzo ten cukier ograniczyła, tak jak już wspominałam, ale jeżeli chcemy szukać jakichś lepszych, zdrowszych zamienników, to zawsze są jakieś rzeczy pośrednie. Tutaj mogą się sprawdzić na przykład, jeżeli chodzi o wypieki, dojrzałe owoce typu banany, suszone owoce typu daktyle, figi, coś czym rzeczywiście moglibyśmy to osłodzić. Natomiast no, czymś takim, co też się może sprawdzić u nas w kuchni, jest miód, który też jest traktowany jako taki naturalny antybiotyk. Więc małe ilości tego miodu też jak najbardziej sprawdzą się jako zamienniki cukru. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju słodziki typu stevia, ksylitol, erytrytol, no to już zależy, bo to są związki, które swoją budową chemiczną są zaklasyfikowane jako alkohole, w związku z czym też trzeba zwracać uwagę na to, jak my na nie reagujemy. Ponieważ na przykład ksylitol spożyty w nadmiarze bardzo często przyczynia się do powstawania biegunek, więc warto tutaj bardzo powoli z tym eksperymentować. Innym produktem, o którym Wam chciałam powiedzieć, jest związane ze spożyciem cukru białe pieczywo, wszelkiego rodzaju mąki, płatki śniadaniowe, takie gotowe. Tego typu produktów też uważam, że powinniśmy się wystrzegać. Dlaczego? Słuchajcie, mówiąc o mące w ogóle i o wypiekach, bo ja wiem, że większość z nas nie wyobraża sobie śniadania bez udziału pieczywa, ale miejcie świadomość, proszę, że to pieczywo, które my mamy teraz, bardzo różni się od tego, które kiedyś spożywali nasi dziadkowie chociażby. Dlatego, że zboża, żeby były w ogóle strawne dla człowieka, muszą przejść dosyć skomplikowany proces. Najlepiej, żeby one były moczone, żeby zostały poddane fermentacji albo kiełkowaniu. I tutaj świetnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju wyroby przygotowane na zakwasie. Natomiast w dzisiejszych czasach piekarnie nie mają czasu często, żeby rzeczywiście piec na tym zakwasie. Dosłownie kilka chlebów, które na zakwasie można kupić. Większość z nich jest przygotowana na drożdżach, bo jest to znacznie szybszy proces. Natomiast jeżeli chodzi o wypieki w ogóle z białej pszennej mąki, no to to jest dosyć dziwna sprawa, dlatego że żeby bardzo szybko taki chleb z mąki przygotować, no to ta mąka zostaje przerobiona i w piekarniach bardzo szybko pozbywają się ziarna, łącznie z witaminami, które się tam znajdują. Te ziarna bardzo często również są wybielane po to, żeby ten chleb miał ładny kolor, a później w trakcie już przygotowania tego chleba syntetycznie dodaje się witaminy, które na początku zostały z tej mąki oddzielone, łącznie z ziarnami, więc jest to trochę bez sensu, jakbyście na to spojrzeli w ten sposób. Ale z drugiej strony chodzi przede wszystkim o to, że gdybyśmy mieli takie rzeczywiście pełnoziarniste produkty, no to człowiek ziarna nie jest w stanie strawić. No, zobaczcie sobie, jak wygląda ziarno pszenicy. Czy my bylibyśmy w stanie je pogryźć? Nie ma takiej możliwości. Gdybyśmy sobie jedli tę pszenicę, to ona tak jak weszła do naszego żołądka, to tak samo w takiej samej niezmienionej formie by wyszła. Dlatego, żeby z tego ziarna wyłuskać to, co dobre, to ono musi być odpowiednio przygotowane. I dlatego ja bardzo polecam Wam, jeżeli już kupujecie pieczywo, to na zakwasie, dlatego że ono znacznie dłużej jest przygotowywane. Albo alternatywą są też wszelkiego rodzaju chleby, na przykład robione z kaszy gryczanej, nieprażonej, niepalonej, która rzeczywiście bardzo długo sobie leży w wodzie, jest moczona. I również będzie dużo łatwiej dla nas ludzi strawna. I na sam koniec soja. Soi absolutnie nie polecam. Nie polecam wszelkiego rodzaju wyrobów, które soję zawierają, tofu i innego rodzaju produkty. Pamiętajcie o tym, że soja wbrew pozorom jest naprawdę dostępna w wielu produktach spożywczych, więc warto sobie czytać skład. Polecam Wam sprawdzać też pieczywo, dlatego że pieczywo bardzo często ma dodatek tak zwanej mączki sojowej. W bardzo wielu słodyczach jest dodatek np. lecytyny sojowej, więc rzeczywiście tej soi warto się wystrzegać. Dlaczego? Nie do końca będę się wgłębiać tutaj w tematykę tego, czy soja jest modyfikowana genetycznie, czy nie, ale soja i inne strączki zawiera bardzo wiele substancji antyodżywczych i niestety one przeważają na niekorzyść jedzenia strączków. Jeżeli chodzi o soję, to przede wszystkim soja zawiera fitoestrogeny. Fitoestrogeny niestety mogą zaburzać naszą równowagę hormonalną, a zwłaszcza
pracę naszej tarczycy. Więc ja zachęcam do tego, żeby w ogóle te fitoestrogeny z diety wykluczyć. Po drugie, soja zawiera również kwas fitynowy, który niestety wiąże się, którego spożycie wiąże się z tym, że wchłanianie innych pierwiastków, m.in. magnezu, żelaza, cynku czy wapnia, jest zmniejszone. Zatem nie warto rzeczywiście tych produktów, które kwas fitynowy zawierają, spożywać, bo może się okazać, że nie dostarczymy sobie wszelkiego rodzaju witamin i minerałów. I ostatnią rzeczą, o której chciałam wspomnieć w kontekście soi, jest to, że soja zawiera również substancje, które niestety hamują enzymy trawienne, w związku z czym zarówno trawienie, jak i wchłanianie jest bardzo upośledzone. Zatem soja, jedyne co może nam zrobić, to podrażnić nasz układ pokarmowy, a tego przecież byśmy nie chcieli. Kochani, to tyle. Wymieniłam tak naprawdę tylko kilka produktów, które warto z naszej diety wyłączyć. Przede wszystkim ja bym się skupiła, żeby nie pić wody z kranu, żeby bardzo mocno ograniczyć spożycie cukru, spożycie białej mąki, spożycie przede wszystkim wszelkiego rodzaju tłuszczów roślinnych, które są rafinowane, oraz ograniczyć, właściwie wykluczyć zupełnie spożycie soi. I to da Wam piękny start do tego, żeby zacząć zdrową dietę i żeby zacząć starać się o poczęcie zdrowego dziecka. A jeżeli po drodze nawet powinna Wam się noga i zdarzają się wpadki, to i tak pamiętajcie o tym, że zjedzenie jednego złego posiłku nie sprawi, że Wasza dieta, że Wasz sposób życia zupełnie się zawali, ani też zjedzenie jednego dobrego posiłku nie sprawi, że Wasza dieta nagle zacznie być zupełnie zdrowa. Trzeba znać równowagę. Jeżeli takie występki zdarzają się od święta, to jest to sytuacja, która jest oczywiście do zaakceptowania. Natomiast od święta nie mam za bardzo na myśli co niedzielę. Raczej raz na kilka tygodni. I wtedy powinno być w porządku. Jeżeli macie pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli potrzebujecie indywidualnej konsultacji, to również Was do tego zapraszam. Przyjmuję podopiecznych online, więc możecie kontaktować się. Wszelkiego rodzaju dane znajdziecie w opisie poniżej. A my widzimy się już w następnym filmie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!